Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Coraz więcej pielgrzymów w regionie, zanim wyruszą do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, zamieszkają urodzin na Kujawach i Pomorzu. Michał Adamski, witam Państwa, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkanie z papieżem, spotkanie z młodzieżą z całego świata. Bardzo dużo emocji. W takim okresie one są zaproszone, żeby być właśnie w tym czasie i zobaczyć papieża. Więcej na ten temat już za chwilę, a co jeszcze dzisiaj u nas? Nie będzie zmiany nazwy lotniska, na razie. Potrzebne jest po prostu nowe rozdanie, nowe walne zgromadzenie akcjonariuszy. W tej sprawie będą kolejne konsultacje. Cieszę się oczywiście, bo zawsze rozmowa jest lepsza niż narzucanie woli swojej. Coraz więcej znanych sportowców w Bydgoszczy. Powalczymy o to podium, o jak najlepsze miejsce. Jutro początek Mistrzostw Świata Juniorów w lekkoatletyce. Autobus z ludzką twarzą. Jestem zadowolona, że mogę być na autobusie i jeździć i będą mnie wszyscy jakby widzieć. Nietypowa akcja MZK w Toruniu. Nazwa regionalnego portu lotniczego w Bydgoszczy na razie bez zmian. Marszałek Piotr Całbecki po interwencji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wycofał tymczasowo tę propozycję. Jutro sprawą miało się zająć walne zgromadzenie akcjonariuszy. Konflikt wokół pomysłu, by w zamian za 5 milionów złotych z kasy toruńskiego samorządu do nazwy Port Lotniczy Bydgoszcz dodać Toruń, wzbudził sprzeciw władz Bydgoszczy, drugiego po województwie kujawsko-pomorskim największego udziałowca lotniska. W tej sprawie mają się jeszcze spotkać akcjonariusze portu. Dla zawodniczek z Kenii bydgoskie lotnisko było pierwszym miejscem, które zobaczyły w Polsce, stąd nie szczędziły czasu na pamiątkowe zdjęcia. Na Mistrzostwa Świata Juniorów w lekkiej atletyce przyjechali również sportowcy z Meksyku, Wenezueli, Albanii czy Kataru. Port lotniczy jest wizytówką regionu i zarazem jego oknem na świat. Dlatego gdy zaproponowano zmianę jego nazwy, wybuchł polityczny spór. Samorząd województwa, który jest zarazem większościowym udziałowcem lotniska, popierał inicjatywę, ale na razie wycofał się z pomysłu zmiany szyldu. Chce prowadzić dalsze rozmowy. Koncepcja, aby połączyć Bydgoszcz i Toruń w jednej nazwie w przyszłości, no musi być kontynuowana, jeszcze raz przeanalizowana, być może w jakiejś nowej formule. I sądzę, że te spotkania, które przed nami, tę formułę może wypracują. Konflikt chce rozstrzygnąć ministerstwo, które wystąpiło z propozycją pogodzenia zwaśnionych stron. Minister Infrastruktury i Budownictwa zwrócił się do prezesa portu lotniczego Bydgoszcz S.A. o poinformowanie akcjonariuszy spółki o propozycji spotkania wszystkich zainteresowanych udziałowców spółki celem rozwiązania trwającego sporu wokół ewentualnej zmiany nazwy portu lotniczego. Na zaplanowanym zgromadzeniu akcjonariuszy miała zapaść ostateczna decyzja w sprawie, jednak władze spółki przesuwają w czasie jej podjęcie. Miasto Toruń, które dotąd posiadało niewielką część akcji portu lotniczego, zaproponowało wsparcie finansowe lotniska, ale pod warunkiem. My się absolutnie z pomysłu nie wycofujemy, cały czas trzymamy się tego pomysłu. Chcemy dokapitalizować spółkę tymi pieniędzmi, o których była mowa, czyli 5 milionami złotych, w zamian za zmianę nazwy. Prezydent Bydgoszczy sprzeciwiał się zmianie. Wystosował apel do Ministerstwa i Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze, by nie wspierali zmiany. Dzisiaj Rafał Bruski nie kryje radości z decyzji marszałka województwa. To miasto Bydgoszcz przez wiele lat od samego początku wspierało port lotniczy, jego powstanie, rozbudowę, przeznaczyło kilkadziesiąt milionów złotych i te działania, które były proponowane, były zupełnie nieadekwatne do zaangażowania miasta Bydgoszczy przez już blisko 20 lat. W sprawie interweniowali parlamentarzyści z Bydgoszczy. Cieszę się, że argumenty Bydgoszczy zostały wysłuchane. Jestem zwolennikiem tego, żeby powołać zespół roboczy z udziałem przedstawicieli marszałka Bydgoszczy i Torunia, ale żeby rozmawiać o przyszłości lotniska, jego rozwoju.
Od kilku dni w mediach trwa kampania zarówno portu lotniczego, jak też i miasta Bydgoszczy. W pierwszej promowana jest nowa, rozszerzona nazwa portu, choć decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. W drugiej miasto Bydgoszcz przedstawia argumenty przeciwko inicjatywie. Bydgoszcz, Rafał Przybyszewski. Pielgrzymi z całego świata jadą na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Za 8 dni rozpocznie się Festiwal Młodych, czyli Światowe Dni Młodzieży. Ten czas wiele osób wykorzystuje na zwiedzanie regionu i wspólną modlitwę. Na Kujawach i Pomorzu są już pielgrzymi z Gabonu, Madagaskaru, Izraela i Syberii. Z częścią z nich spotkała się Marta Jastrzębska. Dzień dobry. To dobry, ale też wyjątkowy dzień dla państwa piekarskich z Bydgoszczy. Przed rokiem zgłosili gotowość do przyjęcia pielgrzymów i wreszcie są długo oczekiwani goście z Madagaskaru. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć. Po obu stronach stołu ciekawość i entuzjazm. Na środku dania popisowe gospodyni. Polskie w zasadzie potrawy, rosół z pasztecikami, co prawda mąż miał położyć na talerzyku, ale wypadło inaczej, to nie szkodzi, chyba się domyślą. To znak, że po pierwsze emocje są ogromne, a po drugie Światowe Dni Młodzieży coraz bliżej. Wspólna modlitwa przed posiłkiem okazała się niezwykłym doświadczeniem. Wiara ich łączy, bariera językowa przestaje dzielić. Dziękuję. Kujawsko-Pomorskie to ważny przystanek na drodze pielgrzymów. Mają okazję poznać tu zupełnie nową kulturę. Naprawdę wiele kościołów tu jest. Z moich obserwacji wynika, że to bardzo religijny kraj i ludzie. Najważniejszy w tej podróży jest właśnie wymiar duchowy. Pielgrzymi z niecierpliwością czekają na spotkanie z Ojcem Świętym. Mam nadzieję, że zobaczę go twarzą w twarz, bo zawsze widzimy papieża w telewizji. Teraz liczę, że będę mogła obserwować na własne oczy. Na to też liczy młodzież z Syberii. Dobrze dla mnie, bo ministrant służy w kościele. Spotkanie z papieżem, spotkanie z młodzieżą z całego świata. To grupa z polskiej wioski niedaleko Irkucka. Potomkowie rodaków, którzy zostali zesłani na wschód. Każdego roku myśliwi i przedstawiciele fundacji znanego podróżnika Romualda Koperskiego organizują dla nich wycieczki. Tym razem termin został wybrany tak, by młodzież mogła spotkać się też z papieżem. Z serca, po prostu potrzeba, mamy taką potrzebę i czujemy, ponieważ też tam polowaliśmy, wiemy jak tam wygląda, jaka tam jest bieda, jak ci Polacy są tam traktowani. Pierwsi pielgrzymi zwiedzają już region. W drodze są m.in. osoby z Brazylii oraz Izraela. Najbliższy tydzień pełen będzie takich gestów, nowych przyjaźni i przede wszystkim modlitwy. My zmieniamy temat. Prokuratura zajmie się sprawą przerwanego koncertu w Lipnie. Miał się tam odbyć dwudniowy festiwal muzyki disco polo. Pierwszy piątkowy koncert został jednak przerwany. Podczas koncertu w Lipnie artyści odmówili występu, twierdząc, że nie otrzymali pieniędzy. O sytuacji poinformowała wokalistka jednego z zespołów. Pan organizator nie wiem, dlaczego nie wywiązał się z pewnych warunków. Kochani, my byśmy bardzo chcieli, jak i inne zespoły, tu wystąpić. Menadżer dwóch spośród kilkunastu występujących zespołów zgłosił sprawę policji. Podobnie uczyniło kilkanaście innych osób, które poczuły się oszukane. Policja w Lipnie przekazała sprawę prokuraturze. Kolejne włamanie do bankomatu. Nieznani sprawcy wysadzili urządzenie i zabrali kasetkę z pieniędzmi. Do zdarzenia doszło w nocy w Osielsku. Policja szuka sprawców kradzieży. Pomóc mogą zeznania świadków i nagrania z monitoringu. Nie wiadomo jeszcze, ile pieniędzy ukradli złodzieje. Nietypowa sprawa w Inowrocławiu. Wyrzuty sumienia nie dawały spokoju mężczyźnie, który okradł małżeństwo. Podczas remontu domu złodziej wykorzystał okazję i ukradł pieniądze oraz biżuterię. Po jakimś czasie napisał list z przeprosinami, a potem skontaktował się z poszkodowanymi. Po telefonicznym kontakcie, gdzie podał fałszywe dane, oddał właścicielowi część skradzionej gotówki. Skradzioną biżuterię złodziej sprzedał w lombardach, ale zobowiązał się spłacać jej wartość w miesięcznych ratach. Jednak już po pierwszym przelewie okazało się, że nie ma więcej pieniędzy, dlatego pokrzywdzone małżeństwo zgłosiło sprawę policji. Funkcjonariusze szybko zatrzymali złodzieja, teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia. Został przedstawiony mu zarzut kradzieży pieniędzy i biżuterii na łączną kwotę blisko 6 tysięcy złotych. Część biżuterii udało się odzyskać. Okradzione małżeństwo nie odzyskało jednak tego, co uznali za najcenniejsze – ślubnych obrączek.
Oglądają Państwo główne wydanie Zbliżeń. A co jeszcze w programie? Niepewny dach nad głową. Nadzór budowlany sprawdza, czy wielorodzinny dom w Toruniu grozi zawaleniem. Przeprowadzka drewnianego kościoła do skansenu w Kłupce. Najpierw problemy mieszkańców domu przy ulicy Podgórnej w Toruniu. W jednym z mieszkań obniżył się strop. Zaniepokojeni lokatorzy zaalarmowali straż pożarną i nadzór budowlany. 2 lata temu właściciel uzyskał pozwolenie na rozbiórkę tego obiektu. Jednak nie mógł tego dokonać ze względu na to, że budynek jest zamieszkały. No i w tej chwili przeprowadzamy kontrolę szczegółową utrzymania obiektu. Kontrola ma wskazać, czy w ogóle potrzebna jest ewakuacja lokatorów, a jeśli tak, to czy ze wszystkich mieszkań, czy tylko z części. Wcześniejsza kontrola nie wykazała, że budynek należy przeznaczyć do rozbiórki. Wydano jedynie decyzję o pozwoleniu właścicielowi obiektu na jego rozebranie. Wczoraj na kilka godzin lokatorzy zostali ewakuowani z mieszkań, do których wrócili po stwierdzeniu, że uszkodzony dach nie grozi zawaleniem. Wyjątkowo skomplikowane przedsięwzięcie w Brzeźnie koło Lipna. Zabytkowy kościół czeka przeprowadzka. Budynek zostanie rozebrany na części i przeniesiony 50 km dalej, do skansenu w Kłupce. Chociaż to wyjątkowe wydarzenie, to okazuje się, że to druga przeprowadzka w historii tej drewnianej świątyni. Został zbudowany w XVIII wieku. Początkowo stał w ogrodzie nieistniejącego już dworu należącego do dziedzica majątku Brzeźno. W 1914 roku mieszkańcy wsi przy pomocy drewnianych bali przeciągnęli kościół na pobliskie wzgórze. Wiadomo, jak to ludzie, no niby pracowali u dziedzica, ale jak to szli, to ten skubnął tam w ogrodzie, a to jabłko mu zerwał, jemu się to nie podobało. I mówi, wyznaczył, dał tutaj ten plac i ten kościółek przeciągnęli tu w to miejsce, w konie. Na balach, czy to jakoś, no mieli sposoby. Kościół przetrwał wojnę. Był pierwszym budynkiem we wsi, do którego podłączono prąd z pobliskiego młyna wodnego. Dla mieszkańców Brzeźnia stary kościół to miejsce wielu ważnych przeżyć. Pierwsza komunię miałem bierzmowanie. Też takie przykre sytuacje, gdzie pogrzeb w najbliższej rodziny był w tym kościele. No wiele wydarzeń. Ostatnia msza została w nim odprawiona w 1998 roku. Nieużytkowany drewniany zabytek niszczał. Nie było pieniędzy na jego konserwację. Parafii nie było stać na to, żeby wyremontować. W czasie ostatniej wizytacji to było potwierdzone. Tym bardziej, że mamy nowy kościół, który trzeba też i remontować, o tym dbać. Dlatego zabytek ponownie zmieni otoczenie. Kościół zostanie przetransportowany do oddalonego o ponad 50 km skansenu w Kłupce. Najpierw jednak musi zostać całkowicie rozebrany. Zdejmujemy wtórne odeskowania, oszalowania, także odkrywamy całą strukturę zabytku, jego konstrukcję, jego elementy. Jednocześnie wiąże się to z badaniami. Elementy kościoła zostaną przewiezione do Kłupki w sierpniu. Tam będą odrestaurowane i ponownie złożone w całość. Świątynia stanie w otoczeniu dobrzyńskich domów z XVIII wieku. Wyeksponowane zostaną te jego oryginalne cechy, które teraz uległy zatarciu. Niewielki drewniany kościół był wizytówką Brzeźna. Mieszkańcy wsi z żalem rozstają się z zabytkiem, który od 300 lat towarzyszył żyjącym tu ludziom. Kościół zostaje przeniesiony do skansenu. W Kłupce i taka pamiątka tego kościoła, żeby była w kronice. Brzeźno, Daniel Jagielski. Komunikacja miejska w Toruniu, bliżej pasażerów. Na ulicę miasta wyjechał niezwykły autobus ozdobiony zabawnymi karykaturami. Twarzami MZK zostali zwycięzcy konkursu ogłoszonego przez przewoźnika. A jak spodobało im się to spotkanie twarzą w twarz z samym sobą, sprawdzał Wiktor Sumliński. Autobus z ludzką twarzą, a nawet 15 twarzami, gotowy do drogi. Z pojazdu do mieszkańców Torunia będą się uśmiechać inni mieszkańcy, którzy wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez Miejski Zakład Komunikacji. Z ponad 100 nadesłanych zdjęć wybrano 15 i w formie karykatur umieszczono na autobusie. Jest to pewien taki akcent naszej łączności mieszkańców, pasażerów z naszą firmą. Tak? MZK bliżej ciebie, nasza kampania, nasze hasło, a teraz już wiemy, że pasażerowie też są blisko nas. Podczas oficjalnej prezentacji pojazdu bohaterowie karykatur mogli je ocenić. Spotkanie twarzą w twarz dało im dużo radości. Czym dla mnie jest bycie twarzą MZK?
nie wiem, no może nagrodą za to, że jestem pasażerem po prostu MZK. Bo bardzo często jeżdżę autobusami, tramwajami. Jestem bardzo zadowolona, że mogę być na autobusie i jeździć i będą mnie wszyscy jakby widzieć i może nawet rozpoznają. A rozpoznać będzie łatwiej, bo autor karykatur wzbogacił zdjęcia o elementy, które wskazują na zainteresowania danej osoby. Kilka osób właśnie stwierdziło, że jedna pani, że słucha muzyki, jedna pani, że ma trzy króliki w domu, no i to zostało wszystko dorysowane. Kolorowym autobusem bohaterowie rysunków i inni mieszkańcy mogą teraz ruszać na równie barwne przygody. Dużo z wnukiem teraz jeżdżę, bo mam takiego trzeciego wnuczka, 2 lata ma. On lubi podróżować, no i jak znalazł, dziadek się nadaje jako taki towarzysz podróży, prawda? On zwiedza, a ja go prowadzę przez ten świat. Autobus będzie kursował na wszystkich liniach, tak by wesołe oblicza Torunian dotarły do najdalszych zakątków miasta. Toruń, Wiktor Sumliński. A teraz spotkanie twarzą w twarz z jak zwykle uśmiechniętym Mirosławem Wysockim, czyli czas na informacje sportowe. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Niezwykle interesująco zapowiada się cały sportowy tydzień. Jutro w Bydgoszczy rozpoczną się lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata do lat 20. Impreza, która potrwa do niedzieli, zgromadziła niemal 3000 zawodników, trenerów, oficjeli i VIP-ów. Na stadionie Zawiszy rywalizować będą reprezentanci 160 krajów, a relacje telewizyjne na żywo dotrą do 60 państw, skróty do niemal 120, tyle danych statystycznych. Rzecz jasna, oprócz lekkiej atletyki w naszych serwisach sportowych będą też inne dyscypliny. Dzisiaj powiemy o siatkówce, o piłce nożnej, ale w roli głównej przez tydzień będą Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce. Już jutro pierwszy dzień rywalizacji. Przypomnę, że mistrzostwa te odbywają się od 1986 roku co 2 lata, a Bydgoszcz jest jedynym miastem, w którym ta impreza organizowana jest po raz drugi. Pierwszy raz miało to miejsce 8 lat temu. Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce do lat 20 to druga co do rangi po Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro impreza lekkoatletyczna na świecie w tym roku. Co ciekawe, po raz pierwszy w ponad stuletniej historii mistrzostw zawody te przeprowadzi po raz drugi to samo miasto. Poprzednio Bydgoszcz była gospodarzem Mistrzostw Świata Juniorów w 2008 roku. Dziewczyny są bardzo mocne, bardzo szybko biegają, ale mam nadzieję, że będziemy blisko siebie i powalczymy o to podium, o jak najlepsze miejsce. No i może o jakieś życiówki, bo w Bydgoszczy się biega bardzo szybko. No na pewno moim celem jest obrona tytułu w tym roku, tym bardziej, że jesteśmy w Polsce, u mnie w kraju. No i oczywiście rekord świata też jest gdzieś tam w mojej głowie. Początek sportowych zmagań jutro. Pierwsza konkurencja zostanie rozegrana o godzinie 9.30. Bilety na zawody będą dostępne w kasach przed stadionem od godziny 8.30. Czempionat potrwa do niedzieli. Absolwenci Bydgoskiej Akademii Muzycznej podbijają świat i wracają z koncertami do Bydgoszczy. Michał Szymanowski i Adam Kośmieja, wybitni pianiści, laureaci wielu nagród, wystąpią jutro w nadzwyczajnym koncercie. Recital zainauguruje jubileuszowy 10. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Ignacego Jana Paderewskiego, dokładnie na 110 dni przed jego rozpoczęciem. Publiczność zebrana na skwerze przed Filharmonią Pomorską usłyszy utwory Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina. Koncert, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie pierwszym wydarzeniem 10. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Paderewskiego w Bydgoszczy. Eliminacje trwają w 9 centrach muzycznych na świecie, m.in. w Nowym Jorku, Londynie, Tokio i Seulu. Do rywalizacji zgłosiło się 200 pianistów, 40 najlepszych spośród nich wystąpi już w listopadzie na scenie Bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej. Konkurs imienia Ignacego Jana Paderewskiego jest w gronie 10 najważniejszych konkursów pianistycznych w świecie muzyki. A my na koniec sprawdzamy, czy w tym tygodniu mamy jeszcze szansę na powrót letniej pogody. Najświeższe prognozy zebrała dla Państwa Magda Żakowska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jeszcze jutro na plażach zamiast wypoczywających osób spotkać będziemy mogli miłośników ptasich obserwacji. Kapryśna pogoda to dla ornitologów prawdziwe żniwa. A my mamy dziś dla Państwa kolejną porcję zdjęć, które udało się wykonać w ramach projektu Birdwatching Pokochaj Ptaki. W ramach tego projektu grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod okiem znanego ornitologa Dawida
Kilona nie tylko obserwowała ptaki, ale też skatalogowała napotkane okazy. I jak się okazuje, w Bydgoszczy, zwłaszcza w Myślęcinku i na terenie Łęgnowa nie brakuje ciekawych ptasich okazów, w tym tych znajdujących się pod ścisłą ochroną. No, w najbliższych dniach, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia, zamiast takich przyrodniczych obserwacji, na plażach będziemy mogli zobaczyć urlopowiczów korzystających z kąpieli słonecznych, bo niebawem powróci prawdziwe słoneczne i bardzo ciepłe lato. A na razie spoglądamy w niebo. Magda Żakowska, dziękuję bardzo. Przypomnę Państwu teraz nasze najważniejsze tematy. Nie będzie zmiany nazwy lotniska. Na razie. Potrzebne jest po prostu nowe rozdanie, nowe walne zgromadzenie akcjonariuszy. W tej sprawie będą kolejne konsultacje. Cieszę się oczywiście, bo zawsze rozmowa jest lepsza niż narzucanie woli swojej. Coraz więcej znanych sportowców w Bydgoszczy. Powalczymy o to podium, o jak najlepsze miejsce. Jutro początek Mistrzostw Świata Juniorów w lekkoatletyce. Autobus z ludzką twarzą. Jestem bardzo zadowolona, że mogę być na autobusie i jeździć i będą mnie wszyscy jakby widzieć. Nietypowa akcja MZK w Toruniu. To wszystkie informacje teraz. Za chwilę szczegóły prognozy pogody. Wieczorne wydanie zbliżeń oczywiście o 21.45. Zapraszam Państwa. Do zobaczenia.